Rzeźby świętego Romualda i Rocha, patronów zakonu Kamedułów, którzy założyli miasto, zostaną postawione na placu świętego Krzyża w Suwałkach, a nie tak jak zapowiadano vis-a-vis suwalskiego ratusza. Dziś odbyły się pierwsze przymiarki. Pod okiem profesora Andrzeja Strumiły, pomysłodawcy rzeźby, za pomocą specjalnie przygotowanej makiety ustalono, w którym konkretnie miejscu zostanie ulokowany pomnik. Dzieło ma nawiązywać do zbliżających się obchodów 300-lecia Suwałk. Wykonali je białoruscy rzeźbiarze, uczestnicy ubiegłorocznego międzynarodowego pleneru rzeźbiarskiego, który od lat odbywa się na Suwalszczyźnie. Dzięki takiej lokalizacji Kameduli będą mogli spoglądać na całe miasto, mówi profesor Strumiło. Będzie fundament jeszcze osypany małym wzgórzem ziemi i zielenią niską, także to będzie, to wrośnie w to rondo ten pomnik i myślę, że wrośnie w miasto. On jest wysiłkiem naszym wspólnym, bo pomysł jest nasz, suwalski, ale bardzo nam pomogli rzeźbiarze z Białorusi. Trójka ludzi pracowała przy tym w czasie pleneru tegorocznego. W planach rzeźby miały zostać ustawione na południowym krańcu Parku Konstytucji 3 maja przy parkingu vis-a-vis magistratu. Jednak samorządowcy wspólnie z twórcą projektu profesorem Strumiło postanowili zmienić miejsce. Mamy nadzieję, że rzeźby zostaną postawione do 26 maja, mówi Czesław Renkiewicz, prezydent Suwałk. Umieścić tutaj na rondzie kończącym ulicę Kościuszki, tak żeby suwalscy Kameduli, założyciele naszego miasta, spoglądali właśnie na swoje dzieło. No i jest taki projekt autorstwa właśnie profesora Andrzeja Strumiło, żeby tutaj ulokować pomnik, bo chyba tak to trzeba określać, założycieli naszego miasta. Jest to taki teren wyniesiony, także Kameduli by byli zauważani z różnych stron, a w szczególności z ulicy Kościuszki. No i mam nadzieję, że do 26 maja tego roku będzie właśnie to dzieło zlokalizowane tutaj na tym rondzie.